Marta Grabatowska, witam. Moim i Państwa gościem dzisiaj w przesłuchaniu jest pan Jacek Konkol, asystent burmistrza miasta Kościerzyna oraz opiekun Młodzieżowej Rady Miasta. Dzień dobry. Dzień dobry, pozdrawiam wszystkich telewidzów. A rozpoczynamy od zimy, bo cytując klasykę polskiego kina, jest zima, więc musi być zimno. Ale czy musi być tyle śniegu na kościerskich drogach, a zwłaszcza chodnikach? Jeśli chodzi o akcję zima, to wiadomo, ten temat jak gdyby zawsze wywołuje pewnego rodzaju dyskusje. Zima bardzo często przychodzi w sposób taki, powiedzmy, niespotykany, niespodziewany. Myślę, że przede wszystkim chciałbym podziękować tutaj naszym kościerskim służbom i firmom, które są odpowiedzialne za odśnieżanie naszych dróg i chodników. Myślę, że ten stan odśnieżania nie jest na najgorszym poziomie. Mamy porównania z innymi miastami, jest znacznie gorzej. Rzeczywiście ostatnio mieliśmy dość intensywne opady śniegu. Staraliśmy się robić to, co mogliśmy. Nasze miasto cały czas było przejezdne i jest przejezdne. Nigdy nie zostało zablokowane. Wiadomo, częste opady śniegu powodują pewnego rodzaju utrudnienia, natomiast liczę na wyrozumiałość mieszkańców. Cieszę się też, że mamy taką zimę, jaką mamy, bo ostatnie święta były świętami bez śniegu. Teraz w naszym, że tak powiem, województwie są obecnie ferie. Dzieciaki mogą skorzystać z tych dobrodziejstw zimy, czyli z tego śniegu, mogą się bawić na sankach, mogą się rzucać śnieżkami. To jest bardzo ważne, dla nich te ferie są atrakcyjne. Oczywiście jest też środowisko, jest kino, jest oferta Kościerskiego Domu Kultury, jeśli chodzi o ferie, ale wiadomo, jeśli jest ta prawdziwa zima, jest ten prawdziwy śnieg, to ich dzieciaki są też szczęśliwsze. No ale czasami ciężko jest przejść na przykład po chodnikach w Kościerzynie. Nawet pojawiły się takie głosy, niektórzy mieszkańcy zaczęli się zastanawiać, czy może miastu zabrakło pieniędzy na odśnieżanie. Znaczy ja myślę, że miastu nie zabrakło pieniędzy na odśnieżanie. Bezpieczeństwo mieszkańców jest dla nas bardzo ważne i bardzo istotne. A jaka to jest suma właśnie, którą się przeznacza, które miasto przeznacza na odśnieżanie? Trudno mi mówić o sumie zabezpieczonej w budżecie, bo natomiast obecnie wydaliśmy około 300-350 tysięcy na utrzymanie dróg i chodników w mieście Kościerzyna. Przez ten okres zimowy, przez tę zimę? Czy... Tak, do konkretnie do dzisiaj wydaliśmy około 350 tysięcy złotych. Ja myślę, że w ostatnim czasie, szczególnie w poniedziałek, we wtorek, wykonaliśmy szereg czynności związanych z wywożeniem śniegu. Ja bym chciał tylko powiedzieć, że takie akcje związane z wywożeniem śniegu są to akcje bardzo istotne. Te akcje trzeba dobrze zaplanować. Przede wszystkim trzeba poinformować mieszkańców, tak, aby przestawili swoje samochody, aby nie blokowali zatok postojowych, tak, żebyśmy mogli spokojnie ten śnieg, że tak powiem, zgarnąć i go spokojnie wywieźć. Trzeba też się na tą akcję przygotować jakby w trzech aspektach. Tak? Po pierwsze, trzeba sprawdzić warunki atmosferyczne, zarówno te bieżące, jak i te aktualne. Wiadomo, że nie odśnieża się wtedy, kiedy sypie. Tak? Ostatnio praktycznie codziennie sypało, były to opady różne, jedne bardziej intensywne, jedne mniej intensywne. Myśmy wybrali odpowiedni termin do zorganizowania takiej akcji. Kolejną rzeczą są kwestie ekonomiczne, tak? Są też kwestie sprzętowe, którymi dysponujemy. Te wszystkie aspekty trzeba jak gdyby dograć. Dopiero wtedy można zaplanować bardzo ładną akcję odśnieżania miasta, wywożenia tego śniegu. Trzeba to zrobić też w odpowiednich godzinach, żeby nie utrudniać, że tak powiem, ruchu w mieście. Myśmy zorganizowali pierwszego dnia akcję w centrum miasta. Myślę, że centrum miasta to jest bardzo ważny fragment naszego miasta. Ulica Długa, centrum, rynek. Te ulice zostały jak gdyby odśnieżone, został ten zalegający śnieg wywieziony z miasta. To jest bardzo istotne i wiadomo, że mieszkańcom już tam się chodzi lepiej. Później kolejne główne arterie, czyli ulica Skłodowskiej, ulica Staszica. Tutaj bym chciał też podkreślić jeden bardzo ważny aspekt. Pan burmistrz Michał Majewski miał urodziny 17 stycznia i w dzień swoich urodzin też włączył się w akcję zima, odśnieżał. Ja nie znam takiego burmistrza, który, czy też wójta, znam sołtysów, którzy ze swoimi, powiedzmy, mieszkańcami działają, robią drogę. I że tak powiem, odśnieżają, robią to też w czynie społecznym. No, pan burmistrz się zaangażował, pracował do późna, ja też byłem na miejscu. To też pokazuje jakieś jego zaangażowanie. Myślę, że mieszkańcy są już zadowoleni. Widać, że to centrum miasta jest, że tak powiem, już tego śniegu w centrum miasta jest, nie ma. Też te główne arterie, o których mówiłem, czyli ulica Skłodowskiej, ulica Staszica, myślę, że już jest znacznie lepiej. Na innych ulicach? Też nie tylko w centrum miasta, ale też ten sprzęt wyjedzie na inne ulice? To znaczy my przede wszystkim skupiliśmy się na centrum miasta.
czyli dla nas najważniejszych też, że tak powiem, drogach, jak ulica Skłodowskiej, ulica Staszica. Myślę, że jeśli chodzi o parkingi i tematy związane z blokami, bo myślę, że pani redaktor do tego zmierza, myślę, że to jest w dużej mierze gestia spółdzielni mieszkaniowej i zarządców obiektów, to oni powinni czyli tam się powinni jakoś zgłaszać się mieszkańcy, tak naprawdę? Tak, myślę, że tam się powinni zgłaszać, powinni to ustalać z Urzędem Miasta. Też jest numer alarmowy, pod którym można zgłaszać różnego rodzaju sugestie. Ten numer alarmowy jest dostępny na stronie Miasta Kościerzyna www.miastokościerzyna.pl. Myślę, że warto zgłaszać swoje sugestie. Sugestie są różne. Są to sugestie pozytywne, są to sugestie negatywne. Natomiast chciałbym też podkreślić, że są też tacy mieszkańcy, którzy po prostu dziękują nam za to, że udało nam się pewne te, że tak powiem, ulice odśnieżyć. Udało nam się ten śnieg zalegający wywieźć. Myślę, że dzisiaj po centrum miasta chodzi się bezpiecznie, chodzi się dobrze. No wiadomo, nie wiemy do końca, jaka spotka nas zima, nie wiemy, co będzie dalej, czy będzie to zima, powiedzmy, bardzo obfita w opady śniegu, czy mniej obfita. To życie pokaże, tak? Natomiast myślę, że miasto na dzisiaj jest przygotowane, tak jak co bym chciał podkreślić. Wszystkie nasze drogi były przejezdne, przez miasto Kościerzyna można było przejechać. Rzeczywiście, być może na niektórych ulicach ten przejazd był trudniejszy. Wiadomo, trzeba też być człowiekiem wyrozumiałym, trzeba pewne jak gdyby aspekty zrozumieć. W pierwszej kolejności odciężane są drogi, powiedzmy, w mieście pierwszego rzędu, tak, te drogi najważniejsze. Natomiast pozostałe drogi też są ociężone, też są przejazne, aczkolwiek jest to zima i trzeba mieć jak gdyby na uwadze to, że mogą wystąpić pewnego rodzaju problemy. Jeżeli mieszkańcy mają jakieś uwagi, ja bardzo serdecznie jeszcze raz zapraszam, jest numer alarmowy, można pod ten numer dzwonić, ten numer jest czynny całodobowo. Tam można zgłaszać wszystkie rodzaje swoich sugestii. A ja tak się zastanawiam, czy burmistrz usiadł tak naprawdę za sterami dlatego, że zabrakło ludzi? To czy nie? To nie jest kwestia tego, że burmistrz usiadł za sterami dlatego, że zabrakło ludzi. Ja myślę, że burmistrz czuje pewną odpowiedzialność za swoje miasto. To nie jest tylko takie urzędowanie z zabiórka, to jest też urzędowanie razem z mieszkańcami, blisko mieszkańców. Myślę, że poświęcił swój czas, tak jak mówię, swoje urodziny, poświęcił swój czas, był zaangażowany, też pracownicy służb miejskich i pracownicy firm odpowiedzialnych za ociężanie miasta Kościerzyna też byli zaangażowani. Myślę, że to jest bardzo ważne, że wspólnymi siłami udało się ten temat, że tak powiem, rozwiązać i za to im bardzo serdecznie dziękuję. A gdzie wywożony jest ten śnieg? Bo rozumiem, że on znika z miasta, gdzieś musi być składowany. No, z tego co wiem, ten śnieg jest składowany między innymi na Plebance. Nie chciałbym się szerzej wypowiadać w tym temacie, dlatego że ten temat de facto nie jest mi jak gdyby podległy. Tutaj tym tematem zajmuje się przede wszystkim Wydział Infrastruktury i Środowiska Urzędu Miasta w Kościerzynie. Jeżeli mają Państwo jakieś szczegółowe pytania, to na pewno tam uzyskacie szczegółowe informacje w tym temacie. Ale z tego, co mi wiadomo, ten śnieg jest wywożony właśnie na Plebankę. Ale w każdym razie pieniędzy nie zabrakło, ludzi nie zabrakło i sprzętu też nie zabraknie w Kościerzynie. Wszystko jest na dobrym poziomie. Naszym zdaniem jesteśmy przygotowani na akcję zima. Te tematy już przygotujemy z odpowiednim wyprzedzeniem. Tak jak mówię, ta akcja wywozu śniegu też już była planowana z odpowiednim wyprzedzeniem. Jesteśmy przygotowani, natomiast trzeba sobie zdać sprawę, że nie zależą od nas jak gdyby warunki atmosferyczne. Nie wiemy, jaka będzie zima, czy ten atak 4-5 stycznia, ten atak zimy był tym atakiem, powiedzmy, najsilniejszym w tym sezonie, czy przed nami jeszcze być może mocniejsze opady śniegu. Tego na razie nie wiemy, ale miasto było, jest przejezdne i na pewno dołożymy wszelkich starań, aby naszym mieszkańcom po naszym mieście, zarówno kierowcom, jak i pieszym, chodziło się dobrze, czuli się w naszym mieście bezpiecznie. Jesteśmy otwarci też na wszelkie uwagi ze strony mieszkańców. I wiemy też, że w naszym mieście działa Młodzieżowa Rada Miasta. Ona powstała pierwszy raz właściwie w 2012 roku, ale działała z przerwami, prawda? Dlaczego? Czy Młodzieżowa Rada Miasta rzeczywiście już jest Młodzieżową Radą Miasta teraz trzeciej kadencji. 11 stycznia mieliśmy pierwszą inauguracyjną sesję. Pierwsza Młodzieżowa Rada Miasta to był bodajże 2011 albo 2012 rok. Rzeczywiście działała Młodzieżowa Rada Miasta z pewną przerwą. Zmienił się opiekun Młodzieżowej Rady Miasta i przyjąłem te obowiązki. Przede wszystkim taką podstawową rzeczą, na której się skupiliśmy w tym pierwszym okresie, to były przede wszystkim rozmowy z dyrektorami, rozmowy z opiekunami i rozmowy z radnymi poprzedniej kadencji Młodzieżowej Rady Miasta. Czyli jak przeprowadzić wybory, rozumiem, tak? Pewnie też się Państwo zastanawiali. Myśmy przede wszystkim pracowali nad statutem Młodzieżowej Rady Miasta. Myśmy chcieli przede wszystkim dopracować statut Młodzieżowej Rady Miasta,
aby był on bardziej przyjazny, bardziej zrozumiały, żeby to nie była kopia dorosłej rady, tak? I co się zmieniło? Jakie zmiany Państwo wprowadzili w tym statucie? Przede wszystkim ten statut jest troszeczkę luźniejszy, daje pewnego rodzaju luźniejsze jak gdyby możliwości. W poprzednim statucie był taki zapis, że sesje Młodzieżowej Rady Miasta muszą się odbywać co 3 miesiące. Wiadomo, to jest angażowanie pracy szkoły, angażowanie ludzi, czyli członków Młodzieżowej Rady Miasta, dodatkowe jak gdyby zajęcia. Ja bym chciał, żeby Młodzieżowa Rada Miasta skupiła się bardziej na działaniu, tak? Nie na spotykaniu się w urzędzie, nie na sesjach, tylko na działaniu, tak? Czyli na działaniu, czyli przede wszystkim taka podstawowa rola Młodzieżowej Rady Miasta to jest taka rola konsultacyjna. Oni powinni być włączeni w proces konsultacji, powinni opiniować pewnego rodzaju imprezy, które się w mieście dzieją, imprezy zarówno kulturalne, jak i imprezy sportowe. Tutaj trzeba zwrócić uwagę na to, że na tym naszym jednym spotkaniu był pan dyrektor Kościerskiego Domu Kultury Jan Dietrich, który przedstawił młodzieży zarys pewnego rodzaju planu imprez, przede wszystkim też młodzieżowych, liczy się z ich zdaniem, wysłuchał pewnych uwag. Wiem, że część młodzieży była bardzo zadowolona z tego, co planuje Kościerski Dom Kultury, mają też jakieś swoje propozycje, mają swoje sugestie. Na pewno spotkamy się też z dyrektorem Kościerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Będziemy rozmawiać z muzeum, będziemy rozmawiać z biblioteką. Chcemy tą ofertę jak gdyby, może nie oceniać, ale chcielibyśmy donieść do tej oferty jak gdyby swoje uwagi, swoje sugestie, aby ta oferta była lepsza. Tak? Młodzież jest użytkownikiem tych imprez. Oni na te imprezy przychodzą, wiedzą czego brakuje, co by można było poprawić, co jest dobre. Myślę, że warto tego głosu słuchać. Tu też bym chciał jeszcze o tej kwestii konsultacyjnej. Młodzieżowi radni złożyli uwagi do gminnego programu rewitalizacji miasta Kościerzyna. To jest też wielki sukces, bo już na samym początku młodzi mają pewnego rodzaju spostrzeżenia. Też przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta uczestniczył w konsultacjach społecznych dotyczących gminnego programu rewitalizacji. To jest akurat bardzo istotne. Natomiast oprócz tej wersji, czyli tej opcji konsultacyjnej, czyli tego podstawowego zadania Młodzieżowej Rady Miasta, pozostaje też kwestia organizacji jakiegoś życia kulturalnego w mieście, jakichś imprez, jakichś właśnie idei z tym związanych. I myślę, może byłoby łatwiej właśnie organizować tego typu sprawy, gdyby Rada Miasta Młodzieżowa Rada Miasta wzorem innych miast posiadała jakiś budżet, bo wiem, że na przykład w innych miastach tak jest. I to jest na przykład w Elblągu 10 tysięcy złotych dla Rady Miasta. Oczywiście to jest większe miasto, u nas mogłaby być ta kwota niższa i może właśnie zagospodarować te pieniądze na inny cel. Czy w ogóle były takie pomysły, żeby taki budżet właśnie dla Rady Młodzieżowej przeznaczyć? Młodzieżowa Rada Miasta nigdy de facto w Kościerzynie w tych poprzednich swoich kadencjach nie miała budżetu. Ja rzeczywiście brałem udział w różnego rodzaju kongresach, spotkaniach, konferencjach dotyczących młodzieżowych rad. Rozmawiałem z opiekunami, rozmawiałem z radnymi i to jest różnie. Rzeczywiście są takie miasta, gdzie ten budżet jest nawet na poziomie 50 tysięcy, ale są już takie miasta, gdzie ten budżet jest na poziomie zerowym. Ja myślę, że ten budżet nie jest o tyle istotny. Ja myślę, że mamy w Młodzieżowej Radzie Miasta Kościerzyna ludzi z pasją, ludzi z energią, ludzi, którzy mają różnego rodzaju talenty, czy to jest chociażby muzyka, czy to jest sport, czy to są talenty związane chociażby z magią. Są to ludzie o naprawdę dużym wachlarzu możliwości. Myślę, że to jest ważne, jest to działanie i ta chęć. Na razie na tych spotkaniach mamy 100% frekwencję. Ja mam nadzieję, że to się utrzyma. Ja pamiętam, że tak było zawsze na początku młodzieżowych rad, że zawsze na początku był ten entuzjazm. On niestety później troszeczkę słabł. Zgadza się. To nie jest tylko problem Kościerzyny, ale jest to problem innych miast. Rzeczywiście w młodzieży czasami ten entuzjazm opada. Natomiast z młodzieżą trzeba rozmawiać, trzeba ich słuchać. Oni też wyciągają pewnego rodzaju wnioski, tak? Oni czują to zaangażowanie. Czasami ten zapał rzeczywiście opada. Ja myślę, że budżet to jest jedna sprawa, ale myślę, że mamy też i kościerskich przedsiębiorców, mamy różnego rodzaju możliwości projektowe. Też poprzednia rada pozyskiwała środki finansowe od fundacji, m.in. fundacji, jeżeli dobrze pamiętam, Parasol, więc my też będziemy się starać o jakieś granty. Są projekty związane z Erasmus+, są różnego rodzaju inne jak gdyby możliwości, są fundacje, na pewno będziemy się starać pozyskać jakieś środki. Ja uważam taką zasadę, że oczywiście jest budżet miasta, fajnie mieć pieniądze z budżetu, ale też trzeba dać coś od siebie. Ja myślę, że możemy usiąść z Młodzieżową Radą Miasta, jest Wydział Rozwoju, możemy poszukać jakichś też środków na zewnątrz. Być może, jeżeli uda nam się uzyskać jakieś dofinansowanie, być może będziemy potrzebowali wkładu z budżetu miasta. Mam nadzieję, że radni Rady Miasta i burmistrz te pieniądze dla nas znajdą, ale też byśmy chcieli pozyskać te pieniądze z zewnątrz, tak? Więc przed nami jak gdyby 2-letnia kadencja. Mam nadzieję, że ta kadencja będzie
będzie kadencją owocną. Mam nadzieję, że pewne rzeczy nam się uda zrobić. Mamy już pewne plany, które chcielibyśmy zrealizować w najbliższej przyszłości. Przede wszystkim chcielibyśmy 13 marca zorganizować 5-lecie Młodzieżowej Rady Miasta w Kościerzynie. Chcielibyśmy podziękować tym osobom, które aktywnie włączyły się w proces realizacji tego projektu, który nazywa się Młodzieżowa Rada Miasta Kościerzyna. Chcielibyśmy zaprosić przede wszystkim poprzednich przewodniczących Młodzieżowej Rady Miasta, poprzednich radnych, zaprosić też rady młodzieżowe z województwa pomorskiego. Pewnie nie uda się zaprosić rad oddalonych, bo na przykład Częstochowa to jest pierwsza Młodzieżowa Rada Miasta w Polsce, ale wiadomo, to są kwestie noclegowe, kwestie dojazdu. Natomiast chcielibyśmy zaprosić chociażby rady tutaj z województwa pomorskiego, między innymi takie rady jak Rady Strój Miasta czy Rady Szczuchowa. Funkcjonuje też Młodzieżowa Rada Miasta w Karsinie. Jesteśmy już posłowie, chcemy się spotkać, chcemy z tymi ludźmi rozmawiać, wymieniać swoje poglądy, swoje uwagi na pewne sprawy młodzieżowe, zarówno w mieście, jak i w powiecie. To jest dla nas bardzo istotne. Tą imprezę planujemy zrobić jak gdyby w takich dwóch etapach. Po pierwsze, najpierw chcielibyśmy się zająć tematem związanym z szkoleniem młodzieżowych radnych. To jest bardzo ważne, aby oni byli przygotowani. Myśmy też przed tą pierwszą sesję mieli przygotowane dla nich szkolenie. Był opiekun Młodzieżowej Rady Miasta województwa pomorskiego, pan Szymon Kniter, który do nas przyjechał, który z tymi młodzieżowymi radnymi rozmawiał, wytłumaczył im pewne rzeczy, pokazał, jak działają rady województwa, młodzieżowe rady w województwie pomorskim, bo ma z nimi kontakt jako opiekun Młodzieżowej Rady Województwa. Myślę, że ta impreza tego 13 marca będzie o tyle ważną imprezą, bo chcemy przede wszystkim kontynuować to, co było dobre, czyli kontynuować m.in. Teen Beat, czyli tą imprezę, gdzie mamy koncerty z pokazem talentów młodych ludzi. Dokładnie. Mamy uzdolnionych młodych ludzi, chcemy tych ludzi pokazać, chcemy tych ludzi docenić. Chcemy tą imprezę troszeczkę zmienić, bo pierwszą, jak gdyby oprócz tych warsztatów, o których mówiłem, czyli ten pierwszy etap, gdzie młodzieżowi radni będą mieli szkolenie, gdzie wyniosą coś ważnego, dowiedzą się troszeczkę wiedzy merytorycznej. Natomiast drugi aspekt to jest właśnie ta impreza, czyli te koncerty, czyli Teen Beat, plus ta zmiana, czyli chcemy też wykorzystać to, co mamy, bo mam w Młodzieżowej Radzie Miasta osobę, która zajmuje się magią, iluzją. Myślę, że też da bardzo ciekawy pokaz. Mało tego, we foyer chcielibyśmy zrobić taką wystawkę prac uczniów naszych szkół, uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, pokazać ich talenty, zarówno fotograficzne, jak i malarskie. Myślę, że to będzie dodatkowy dodatek do tego koncertu. Oprócz tego gala, podziękowanie dla tych wszystkich osób, zarówno dla opiekuna poprzedniej Młodzieżowej Rady Miasta, jak i dla tych osób, które działały w Młodzieżowej Radzie Miasta, które wspierały Młodzieżową Radę Miasta. Mam na myśli tutaj przewodniczących Młodzieżowych Rad poprzednich kadencji, osoby, które były aktywne, bo to wiadomo, nie tylko prezydium, ale też były takie osoby, które nie były w prezydium, a osiągnęły jakieś sukcesy. Między innymi udało się stworzyć sekcję siatkówki dziewczyn, udało się zrobić Teen Beat. Tam były osoby w to zaangażowane. To są wielkie sukcesy Młodzieżowej Rady Miasta, też organizacja Dnia Dziecka. My mamy pewnego rodzaju plany, byśmy chcieli przede wszystkim, tak jak już mówiłem, zorganizować tą imprezę. Najbliższą imprezę mamy 23 stycznia. Organizujemy imprezę w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie. Co to za wydarzenie? Młodzieżowa Rada Miasta wspólnie z Kościerskim Centrum Wolontariatu organizuje takie dwugodzinne spotkanie z dzieciakami w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie. Chcemy przede wszystkim tym dzieciakom, które z różnych powodów, czy to z powodu pecha, bo złamały nogę, czy to z powodu jakiejś choroby mniej lub bardziej poważnej, spędzają no niestety swoje ferie w szpitalu, czy to z powodu choroby, jak mówiłem, czy to z powodu jakiejś tam rehabilitacji. Chcielibyśmy na sali konferencyjnej zrobić dla nich taki dzień integracji, dzień zabawy. Chcielibyśmy się w to bardzo mocno zaangażować. Jestem już posłowie z dyrektorem szpitala, z panią ordynator oddziału dziecięcego. Mamy te tematy ustalone. Myślę, że to będzie bardzo fajne spotkanie, na którym młodzieżowi radni będą mogli pokazać swoje talenty, a także będą mogli zrobić coś dla tych dzieciaków, które tak powtarzam, nie mogą korzystać z tej aury tego śniegu, natomiast muszą z różnych powodów być w szpitalu specjalistycznym. Świetnie. Mam nadzieję, że takich wydarzeń będzie jak najwięcej i że rzeczywiście rada będzie się świetnie rozwijała i że pan będzie to wszystko ładnie nadzorował. Będziemy się na pewno, pani redaktor, starać. Tak jak mówię, mamy też już zaplanowaną imprezę na 31 stycznia w przedszkolu Happy Kids w Kościerzynie. Tam też chcemy zrobić coś dla dzieciaków, chcemy pokazać, chcemy działać, bo to jest Młodzieżowa Rada Miasta, chcielibyśmy działać właśnie przede wszystkim dla młodzieży, dla dzieci. Jesteśmy w jakiś sposób ich reprezentantami. Ja jestem tam tylko opiekunem, osobą prowadzącą, natomiast to młodzieżowi radni mają swoje idee, mają swoje pomysły. Ja się postaram dołożyć wszelkich starań, aby te pomysły, te idee, te pewne rozwiązania zrealizować. To jest dla mnie ważne.
Oni już wychodzą z pewnymi pomysłami. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu, zobaczymy, jak to wyjdzie w realizacji. Wiadomo, tutaj są potrzebne, gdy potrzebnych jest kilka aspektów. Przede wszystkim czasami potrzebne są pieniądze, czasami potrzebny jest tylko zapał i zaangażowanie. Mam nadzieję, że ta Młodzieżowa Rada Miasta, te dwa lata naszej kadencji będą owocne, że będziemy mogli sobie powiedzieć, że chociażby część, najlepiej, żeby to była większa część, tych naszych założeń zostanie zrealizowana. I mam nadzieję, że młodzieżowi radni będą dumni z tego, że mogą reprezentować miasto, że mogą działać dla miasta, dla młodzieży w naszym mieście i to jest dla mnie ważne. Myślę, że naprawdę mamy ludzi w Młodzieżowej Radzie Miasta z sercem, z pasją, z zapałem. Jeżeli tylko nam wystarczy tej energii, to jestem przekonany, że będzie dobrze. I aby tego entuzjazmu nie zabrakło, dziękuję panu pięknie za rozmowę. Moim i państwa gościem był pan Jacek Konkol, asystent burmistrza oraz opiekun Młodzieżowej Rady Miasta Kościerzyna. Dziękuję. Dziękuję bardzo.